Hej, hej, dzień dobry drużyno! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Baldur's Gate 3 i znajdujemy się w kuźni Adamantyny. To tutaj chcieliśmy sobie wykuć jakąś fajną brońkę. Niestety spotkaliśmy tego zapowiadanego już tak naprawdę strażnika i stan naszej drużyny jest agonalny. Niestety. Ale mamy nadzieję, że oczywiście się to zmieni. Może odwrócimy los tej bitwy, albo co? Ciężko mi naprawdę powiedzieć. W każdym razie lecimy i próbujemy. Najwyżej będziemy oczywiście resetować tę walkę. Będziemy próbować zresetować tę walkę. Tylko teraz tak. Czy ja jestem w stanie cokolwiek tutaj zdziałać? Stajmy sobie tu. Musimy wycyrklować, słuchajcie, tak, żeby po pierwsze Grym miał status przegrzania, czyli musi stać w lawie, albo przynajmniej ta lawa musi na niego w jakiś sposób zadziałać. To po pierwsze. A po drugie, musimy go wciągnąć dokładnie na środek, żeby go zgnieść tym obuchowym kowadłem. Więc stańmy sobie tu. I teraz bym chciał to zrobić tak, żeby nie wejść w lawę. Można? Można. Ogólnie, jeśli dobrze się orientuję, to w ogóle można chyba przełączać te wajchy, te dźwignie. Można przełączać za pomocą strzału z łuku. Więc to też jest dobry koło. Okej, nextik. Pójdzie do Carly. Pójdzie i on prawdopodobnie zaraz zabije, co? Nie wierzę, ona to przeżyła. Jezus. Ale Astarion już nie za bardzo. Czy on ma stan przegrzania? Ma stan przegrzania, tylko że niestety ma na 2 tury. To nie jest zbyt dużo. Astariona nie jesteśmy w stanie podnieść. O kurde. Musielibyśmy go teraz jakoś tutaj ściągnąć w naszą stronę. 12% na to, że trafimy. To jest za mało, to jest zdecydowanie za mało. Okej, jest zagrożenie. Czy to jest na odległość? Czy to jest czarna odległość? Ulecz istotę w polu twojego widzenia. Nie wiem, czy ona nie będzie musiała podejść. Nie będę ryzykował, bo ona ma stać w tym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że ten Grym teraz powinien gdzieś tak pirazy drzwi właśnie w tym miejscu się zatrzymać. Na środku. Obliczając prawdopodobieństwo no, jego ruchu, nie? Moglibyśmy spróbować się z kolei Galem pofatygować, żeby Astariona wskrzesić. Dobra, może Carla. Chociaż nie, Carla nie da rady. Dobra, nextik. Ma ten poziom przegrzania? Ma. Stój! Dobra. Dźwignia. O kurde ty. 36 trzeba mu jeszcze zadać. O, Astarion umarł. No trudno, jak to się mówi. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, nie? Aha, no tak, zapomniałem, że on przecież obuchowe tylko. Pak. Niedobrze. Niedobrze. Okej. Czy ktoś jeszcze zginie? Okej, ocena zagrożenia. Trochę lipa. 40%, że go w ogóle mura sztyletu mu nic nie zrobi. On ma tak naprawdę odporność chyba na wszystko, co? Tylko i wyłącznie obuchowe. W momencie przegrzania. Jeszcze dodatkowo. Chodźmy tu. No i ma to przegrzanie? Nie, on jest cały czas w chmurze sztyletu. Kurde no. Chybiłaś. Świetnie. Chybiłaś. Co mogło pójść nie tak? O ja pierdzielę. Ty, ale on nadal nie jest przegrzany. Okej. On nadal nie jest przegrzany. To jest hit. I rozumiem, że teraz jakby fokus jest na kim? Dobra, Rąsia, zróbmy tutaj lot. Rozejdźmy się. Jak najdalej. Dobra, ma przegrzanie. 25, świetnie. No i tak naprawdę została jedyna opcja, to zostało teraz... Jedyna opcja to tak naprawdę została Carla. No. Albo po prostu zrobimy Misty Step. Bo on teraz ma przegrzanie. No niestety podejrzewam, że Shadowheart też może niestety zginąć. Jeśli... Rąsia nie zniknie, to powinno być ok. Jeszcze kroczek, bardzo dobrze. Rąsia. No, nie powiem, że jestem zadowolony z przebiegu tej walki, ale... Wydaje mi się, że nie ma aż tak źle. W sensie, jakbym od samego początku wiedział, jak to rozlokować, w sensie, że on musi po pierwsze dojść gdzieś tu, żeby jak ciągnąć go w drugą stronę, żeby stanął na środku. Jakby trzeba było wiedzieć, jak daleko on chodzi. Po drugie, trzeba było dać mu wstać, żeby znowu przeszedł po lawie. No, dosyć dużo tutaj mechanik jest. Fajny, fajny boss, fajny boss. Dobra, nie będziemy lucić oczywiście, tylko wskrzesimy. Dawaj. I Astariona też. Świetnie. No i wszyscy są uleczeni, proszę ja was. Bardzo ładnie. Fajnie, fajnie, udało się. Nie jest to jakieś victory, zwycięstwo jakieś wielkie, wielkie, ale... Ale jest... A to do czego? Ojej. Nie do końca tak chciałem to zrobić. Jak ja mam teraz zjechać na dół? No dobra, weźmy ten miecz. Kuźnia adamantyny. Podejrzewam, że mogłem wytworzyć sobie lepszy miecz niż ten, który tutaj wytworzyłem. W sensie mogłem dać inną formę. Znając życie, byłaby lepsza. Adamantynowy miecz. 3 do 12. Brak biegłości w długich mieczach. To w długich mieczach raczej będzie się specjalizować nasza Carla. Unikatowy rynsztunek. Jest. 7 do 16. No. Nie powiedziałbym, że to jest jakieś super ekstra coś. ty, ale za to... Nie, u ciebie też to nie jest lepsze. No trudno. Bywa i tak, a można to jeszcze raz... Nie, sto... odejdź! Dobra. Zjedziemy na dół, czy nie? Ty, nie zjeżdżamy na dół. A to nie za dobrze, bo ja w zasadzie chciałem sprawdzić jeszcze, co jest tam na dole. Czekajcie, pozwólcie mi, że sobie wczytam, przepraszam. Ale nie wiem, jak mam zjechać na dół, w sensie nie ma żadnego przycisku. A tam jeszcze były te małe impy, które chciałem zlutować. One prawdopodobnie będą miały coś ciekawego. Więc warto byłoby się pofatygować i zobaczyć, co one w sobie mają. Ale fajnie, udało nam się te addony zabić, udało nam się tego Gryma zabić. Czyli ewidentnie obuchowe obrażenia, ale jeszcze dodatkowo niestety trzeba było... Jeszcze niestety dodatkowo trzeba było go osłabić tą magmą, nie? Cyk. 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 Ciekawe, czy teraz w jakikolwiek sposób dłe gry się skończą, że ja tutaj byłem już. Wiecie, o co chodzi? Że ogarnie... O, ty widzę, że tam już byłeś, to nas oszukałeś. Hełm czaszki Gryma, znak łowcy. Zapewnia odporność na obrażenia od ognia. Brak biegłości w ciężkim pancerzu. To brzmi jak rzeczy dla Carly. Najnowsze. Bo podejrzewam, że tylko i wyłącznie Carla będzie miała biegłość w ciężkim pancerzu. Nie, ona też ma brak biegłości w ciężkim pancerzu. Nietypowe. Zapewnia odporność na obrażenia cięte, powoduje podatność na obrażenia obuchowe. Dawaj to wykrycie myśli. No dobra, czyli tego nie wykorzystamy w żadnym wypadku. Trochę lipa. No dobra, a czy my coś tutaj jesteśmy w stanie podziałać dookoła? Czy nie? Niestety nie, to jest chyba tyle. No dobra, no to w takim razie lecimy na górę. I przypominam, że jeszcze mamy tutaj w pobliżu do Serio. Shadowheart. Serio, Shadowheart. Nie wlazłaś na platformę. Nie wierzę w nią. Zaraz, bo jeszcze ją zgniecie. Okej. Dobra, teraz na górę. Niesamowite. W ogóle zauważyłem, że ta rączka od Gale'a nie jest wcale taka fajna. Bo ona znika po jakimś czasie, a rączka od Astariona jest wieczna. Dobra, wszyscy mogą tutaj do mnie podejść, czy nie? Tutaj trzeba będzie uważać na tego beboka. I wydaje mi się, że tak naprawdę tutaj tylko i wyłącznie Carla się przyda. Bo ona ma dalekie skoki. Naprawdę musieliście rzucić na przyrodę, żeby dowiedzieć się, że tu jest lawa i trzeba uważać? Wow. Wow. Tak zwane bystrzaki. Dobra, tą skrzynkę sobie tam gdzieś przygotowałem. Lava Elemental. That explains things. Yeah. O kurde. Dobra, teraz tak, biorę to, nie? No to zabierz. Teraz trzeba, kurde, ty wrócić. Nie, dawaj, 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 dawaj. Dobra, mamy ze sobą skrzynkę, więc teraz możemy tutaj działać na zasadzie otwierania jej. Astarion, kochany, weź no tą skrzynkę, otwórz proszę. Masz taką umiejętność jak lepkie rączki. Otwórz to trychem. 20, ulala, dobra, dajmy sobie jeszcze profit. Nie wierzę. Serio? Masz tyle dodatkowych... Ja pierdzielę. Myślący amulet. Trzask. Rozmowa z myślącym amuletem. Przywrócenie ki. Złoto. Eliksir heroizmu. Zyska 10 tymczasowych punktów wytrzymałości oraz błogosławieństwo. Co to jest? The amulet is heavy, but holds a subtle warmth, like it was left under the sun. Suddenly the metal surges with heat. You feel great power and an overwhelming urge. A, dobra, to jest ten do... Okej. To jest ten do śmiania się. Z mądrości, kleryk Szar. Mądrość. Zgrzytnij zębami, przywołaj gniew swojego bóstwa. Ha! Let's go. You know a fury more beautiful, more devastating than any. It wraps you in a comforting embrace. Thou hast done well. For what is a laugh, if not one step toward madness? Thou art the one! Return me, take me home, and thou shalt grow with blessings. Dokąd cię zwrócić? To thy granddaughter, Shira Klawen. Serves Ilmata, Shida. She waits in Worm's Crossing. Take me there, and thou shalt bathe in her golden gifts. Oh! Thou shalt be blessed indeed. Jesteś duchem, co ci się przydarzyło? I am sunlight on water, dew on grass. Sharons broke my body, but my spirit they could not. Well, not completely. Taki śmieszek, nie? No dobra, jeszcze pewnie... Nie, nigdzie tak nie podpisywałem. Zbadaj amulet, jeszcze można śledztwo, intuicja. O! Intuicja, zamiary. Beneath the rampant joy you sense the monk's fear and sincerity. He doesn't wish to harm you, but that doesn't mean he won't. Pytanie, czy nie będzie chciał przejąć naszego ciała, czy coś, nie? Religia. Co to może oznaczać? You recognize the symbol. It belongs to those sworn to Lathander, god of dawn and renewal. Whatever madness this spirit suffers was inflicted by Lathander's enemies, followers of Sha. And this madness may flow into you. No lepiej, że my nie. Wyrzuć amulet, schowaj amulet, załóż amulet. Powiedzmy, że możemy na razie go wziąć, nie? You feel a chuckle coming on, but it soon fades. Znaczy to ma całkiem ciekawe, to może mieć całkiem ciekawe jakby opcje, nie? W sensie to ma fajne profity tam. Chociaż z drugiej strony przecież my nie musimy tędy, my możemy sobie zrobić tak. O właśnie. I też jest git. No dobra, a teraz byśmy się, wiecie co? Teraz byśmy się kojfnęli. Stwórz mistrzowską broń. Gdzie w ogóle mogę stworzyć tą mistrzowską broń? Bo mi pokazuje, żebym wrócił. Podmrok kuźnia Gryma. Tu jeszcze nas nie było, właśnie. Znajdźmy tą skrytkę. Dopóki jeszcze pamiętamy, to spróbujmy znaleźć tę skrytkę. Gdzie to było? To było gdzieś tutaj, nie? Właśnie, tu nas nie było. Złazimy na dół. Wskazówki wygasły, ale to nic. Tutaj mamy z kolei drewniane skrzynie. Chyba... Wydaje mi się, że to może być logo harfiarzy. Żebra. No właśnie, chyba że to pułapka. Aha, percepcja porażka, dobra. Dawaj następnego. Zmiennokształtny cwaniaczku. Dobra, teraz po kroczku. Bo nigdy nie wiadomo, co tu się stanie. Zabawkowa skrzynka. O! Aha! Dobra, już wiem chyba, co to może być. To mogą być mimiki. To mogą być mimiki. Zmiennokształtnych cwaniaczku. Jezus Maria, serio. Każdy z was. To mi się wydaje, że to może być niestety problemem, bo o ile te skrzynki naokoło są ewidentnie pod puchą, o tyle ta na środku może być właśnie tą, której potrzebujemy. Tylko że ona pewnie ma w sobie pułapkę. No ale... No ale nie możemy jej rozbroić, nie wiedząc, że tam jest... O kurwa. 26. A z całym szacunkiem, ale chciałbym zobaczyć, czym jest ten mimik. Tak, to jest mimik. Jaki piękny, o wiele bardziej majestatyczny niż w jakichś Dark Soulsach. Ups. No to problem. Dobra, nextik, ale tutaj Astarion zostanie pierdziel. Chybienie, nice. Kwasowe obrażenia, no dobra. Kwasowe obrażenia, co my tu mamy? Wszystko wjeżdża tu. Okej. Okay. Carla, kochana. Mogłabyś tutaj zaprowadzić porządek? No nie mów, że ten ma nas... Serio? On był do nas w jakikolwiek sposób przyciśnięty? Dawaj tu. Dobra. No to co? Strzelamy go. 70%. Pięknie. Tam 80%. Pięknie. Świetnie. Ugryzienie za 4. No gdzie ty tu idziesz do Astariona? Ty! Bombal. Czym ja mógłbym ci zaszkodzić? 64... Może porażenie? Ach, odparł. Odparł pioruna. Dawaj go. Raz. I dwa. Nie? 14... 72% może. Udało się, świetnie. Może dobijemy? Pięknie. No i nasza pani kleryczka. Pocisk wiodący. Jeszcze coś pociągniemy? Za 4? Świetnie. No, chciałem po prostu sprawdzić, jak wyglądają te mimiki i powiem szczerze, że wyszły całkiem nieźle. Toporek... W sensie wyglądają naprawdę nieźle i też w sumie dostaliśmy fajne te... punkty doświadczenia. Cudowne rękawice. Zachwyt trubadura. Twoja klasa pancerza zwiększa się o 1, ponadto jeśli masz bardowską inspirację, możesz użyć jej ponownie, liczba użyć. Okej. Ale w zasadzie powiem szczerze, że w tym momencie mi to na razie zbywa. Ty sejmitar. To sejmitar nam niepotrzebny za bardzo. A jeszcze to i to możemy zrzucić do obozu. Cyk. Przekaż do obozu. Świetnie. Dobra. I ta skrzynka. Ta skrzynka nas interesuje. Jak... trzeba było ją otworzyć. Nie pamiętam, kurde, niestety, gdzie była ta informacja o tej skrzynce harfiarzy. W sensie, jak to trzeba było otworzyć. Zaoferowałem się tym całym, tą całą kuźnią. Wow! Czekaj. Ale wydaje mi się, że coś mogło przez eksplozję, coś mogło się w środku zniszczyć. Pierwszych kilka wierszy z wojów jest zapisanych eleganckim, kaligrafowanym pismem do szmaragdowej enklawy i tych, którzy zostaną uznani za godnych zapoznania się z niniejszym dokumentem. Powitanie od gorących grających na harfie. Wiadomym wam czynimy, iż mąż znany jako Ketheric Thorm, paladyn Szar, jest winny zbrodni przeciwko ciału i duszy. Jego przestępstwa obejmują m.in. morderstwo, niewolnictwo oraz profanację największych świątyń. Ogłaszamy przeto nasz zamiar. Pragniemy sojuszu między harfiarzami a szmaragdową enklawą. Zjednoczeni możemy położyć kres rządom terroru Thorma. Wysocy harfiarze niecierpliwie wyglądają waszej odpowiedzi. Ale to niestety nie udało się tak, jakbym chciał. W sensie, to nie jest... zdecydowanie opcja na otwarcie tej skrzyni. W sensie, coś na pewno, co było warte, się zniszczyło. Tak mi się wydaje. Możecie mnie wyprowadzić z błędu, bo jeszcze nie jestem do końca pewien, czy tak to właśnie działa. Ale bardzo możliwe, że tak to właśnie działa. Więc ja sobie pozwolę wczytać. I przy okazji, wydaje mi się, że coś mi świta, gdzie ja czytałem o tej skrzyni z harfiarzy ukrytej. To było chyba po drugiej stronie tego metalowego mostu na górze, jak szliśmy górą, tym metalowym takim mostem, co te platformy tak przesuwaliśmy, to tam po drugiej stronie chyba właśnie był liścik związany z właśnie tą kryjówką harfiarzy. Więc tutaj jeszcze można będzie wrócić, na wszelki wypadek zostawimy sobie to, zaznaczone mamy, więc jest git. Tu zastanawiam się, jak dotrzeć, bo tu jest w ogóle jakiś nowy obszar. Tu. Ale to bardzo możliwe... A, właśnie, to ja wiem, po co to może być. To może być tam, gdzie oni się chcą przebić. Bo podróżuj przez Podmrok. Dotrzyj do wież wschodzącego księżyca przez kuźnię Gryma. A tutaj mamy zaginione buty. No i oczywiście zabić Nerego mamy. Więc jeszcze dużo rzeczy tutaj do zrobienia, tylko takich właśnie. Czy tu jest mikstura większego leczenia? A no jest. Czy ja mogę ją wziąć? A no mogę. Bo kto mi zabroni? A, i jeszcze wiem co drugie. Miałem tutaj wlecieć na górę tego mostu. Bo tam możliwe, że coś znajdziemy. Plecak, skrzynia podróżna. Drar. Sierżant Trin. To tam mamy się udać i pewnie z nim pogadać. No dobra. Theft has been reported and it seems you're the only suspect. Choose your next step wisely. Co jest? You surrender any offending items. It's like it never happened. Ale czekaj, jak ona mnie przyłapała na kradzieży? Przecież nikt mnie nie widział, jak ja kradłem. Jaki bullshit. Nie no, tak się nie bawimy. Ale mnie... Jezu, małe, głupie tyrają gry. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam was do 2 playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, bye bye!